Były dowódca generalny, prezes Fundacji StratPoint, generał Mirosław Różański jest naszym gościem niezmiennie. Panie generale, to przyjrzyjmy się pomysłom ministra obrony i temu, co proponuje, jeśli chodzi o zmianę systemu dowodzenia polską armią. Zamiast dowództwa całej armii, powrót do modelu dowództwa podzielonego na poszczególne rodzaje sił zbrojnych. Panu się to nie podoba, dlaczego? To nie jest kwestia, czy się podoba, czy nie. Powiem w ten sposób. My już ten model, gdzie były dowództwa rodzaju sił zbrojnych, mamy za sobą. Jakie z tego wynikają wnioski? Różne systemy dowodzenia odrębne w marynarce wojennej, siłach powietrznych czy wojskach lądowych. Wielokrotnie dublowane kompetencje związane z ilością administracji, która uważam, że jest nadmiernie rozbudowana, jeżeli chodzi o siły zbrojne. Natomiast jeżeli spojrzymy na działania, jakie są prowadzone przez ostatnią dekadę w różnych częściach świata, to są to działania o charakterze połączonym. Dlatego ten projekt, w którym uczestniczyłem, przygotowania nowego modelu dowodzenia, zakładał odpowiedź na właśnie te współczesne realia pola walki. Dzisiaj musimy mieć świadomość, że nie wykonują odrębnie zadania żołnierze wojsk lądowych, marynarki wojennej czy sił powietrznych. Ten element połączoności występuje już na najniższym szczeblu. Dlatego ta propozycja, która została przedstawiona i ona zyskała ówcześnie akceptację, jest treścią dzisiejszego systemu kierowania i dowodzenia. No i teraz minister Macierewicz powie, no właśnie, pan jest jednym z ojców założycieli tego nowego systemu, pracował pan nad tym rozwiązaniem, więc nic dziwnego, że teraz go pan broni, krytykując nowe pomysły, nowe rozwiązania. Chciałbym, żebyśmy byli precyzyjni. Kiedy przygotowaliśmy nowy system kierowania i dowodzenia, założyliśmy, że w 2015 roku przeprowadzimy ewaluację. I taka została przeprowadzona. Ja rekomendowałem, żeby koledzy, którzy pracowali nad strategicznym przeglądem obronnym, pochylili się nad tym dokumentem. On był bardzo krytyczny. A w ubiegłym roku przedstawiłem prezydentowi i ministrowi obrony narodowej rozwiązanie, które modeluje ten obecny stan rzeczy, który doprowadza, że on byłby jeszcze bardziej funkcjonalny. O szczegółach nie chciałbym mówić, bo może on być jeszcze treścią rozważania. Ale rozwiązanie zakładające, że zostawiamy połączone dowództwo w armii? Że na szczeblu operacyjnym powinniśmy mieć organ dowodzenia, który będzie miał charakter połączony. Panie generale, jakie mogą być konsekwencje wymiany kadry dowódczej w polskiej armii? Znaczy tak, wymiana kadry jest rzeczą naturalną, natomiast trzeba się zastanowić, jak ona się odbywa, w jakim horyzoncie czasowym i faktycznie jakie to przyniesie skutki. W mojej ocenie ten stan rzeczy, który jest zapoczątkowany w 2015 roku, apogeum było w 2016, czyli takie masowe redukowanie ludzi, którzy zajmowali stanowiska kierownicze, odczujemy tak naprawdę za 2-3 lata. Dlatego, że dzisiaj siły zbrojne funkcjonują jeszcze na zasadzie inercji pewnych rozwiązań, które zostały przyjęte, planów, które zostały przygotowane jeszcze przez poprzednich kolegów, którzy byli na stanowiskach. Ale co to znaczy? Odczujemy za 2-3 lata? To znaczy, że za 2-3 lata będą koledzy, którzy zajęli stanowiska, a którzy w moim przekonaniu jeszcze do tych stanowisk nie zostali przygotowani, będą podejmowali decyzje. Te decyzje przewiduję, że mogą być chybione. I wówczas będzie sytuacja, w której będzie się ogniskował ten stan rzeczy. My już przerabialiśmy coś takiego. W przeszłości bardzo szybko żeśmy awansowali kapitanów do szczebla podpułkownika. I ci ludzie, którzy byli pełni energii, pełni chęci służby, nie odrobili, mówiąc kolokwialnie, pewnych lekcji po drodze. I później to niestety, ale skutkowało tym, że podejmowali decyzje bez pełnej świadomości, jak pewne rzeczy należy realizować. Wojsko jest taką strukturą, gdzie doświadczenie jest absolutnie koniecznym. Jeżeli ktoś pominie 2-3 szczeble i będzie później odpowiadał za dowodzenie czy zarządzanie pewną strukturą, nie znając szczególnie tych średnich i pośrednich szczebli, może podejmować błędne decyzje. W tym apogeum wymiany kadry dowódczej pamiętam, jak generał Skrzypczak mówił, że
to się może skończyć tak, że Amerykanie wycofają z Polski swoje oddziały. Miesiące minęły, Amerykanie są, nic takiego się nie stało. Troszkę takie strachy na lachy, ktoś powie dzisiaj. Ja nie chcę komentować opinii mojego kolegi i przełożonego, pana generała Skrzypczaka. Natomiast jeżeli byśmy spojrzeli na rzecz dotyczącą relacji, jakie występują między dowódcami naszymi a kolegami z Zachodu, to tutaj uważam, że wielką kulturę i elegancję właśnie prezentują między innymi nasi koledzy ze Stanów Zjednoczonych. Ja z kilkoma z nich rozmawiałem. Oni przedstawiali swoje też zauważenia tego, co się dzieje w kraju. Natomiast myślę, że Stany Zjednoczone zdają sobie sprawę z tego, że jesteśmy w tej części Europy ich partnerem, którego nie można zostawić bądź obrazić się. Także liczę, że nasi partnerzy ze Stanów Zjednoczonych będą mieli swój udział w budowaniu świadomości i wiedzy tych kolegów, o których wspominałem wcześniej, którym doświadczenia niestety brakuje. Panie generale, ilu powinniśmy mieć żołnierzy w Polsce? No bo strategiczny przegląd obronny wskazuje, że potrzeba nam około 200 tysięcy żołnierzy, z czego 50 tysięcy to oddziały wojsk obrony terytorialnej. Jako żołnierz powiem tak, że ja bym był zadowolony z każdej liczby żołnierzy, jeżeli ona tylko by wzrastała, tak? Bo wtedy będziemy budowali potencjał naszego kraju. Natomiast trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie zasadnicze. Na jaką armię nas stać? Bowiem kwestia ilości żołnierzy nie jest rozwiązaniem problemu naszego bezpieczeństwa. My powinniśmy mieć armię, która po pierwsze będzie dobrze wyposażona i będzie dobrze wyszkolona. I słyszy pan, że będzie więcej pieniędzy. Z 2% PKB do 2,5% z czasem mamy dojść. Jeżeli spojrzymy, jaka jest prognoza, jakie są plany, jeżeli chodzi o wykorzystanie środków finansowych na 2018 rok, w tym zwiększonym budżecie to z trwogą spoglądam, że wydatki na modernizację techniczną, która jest konieczną, są niestety mniejsze niż dotychczas. Więcej pieniędzy przeznacza się właśnie na budowanie struktury, która w moim przekonaniu, już wielokrotnie to podkreślałem, nie wypełni tej misji, której jej się powierza. To wojska operacyjne, to dobre systemy rozpoznania, to dobre systemy uderzeniowe, spięte dobrym systemem dowodzenia, zagwarantują bezpieczeństwo naszemu państwu. Natomiast jeżeli ktoś uważa, że zwiększy liczebność żołnierzy o 50 tysięcy, żołnierzy, których cykl szkolenia w moim przekonaniu pozostawia wiele do życzenia, to się zastanawiam, czy te pieniądze są wydane, czy będą wydane racjonalnie lub nie. Dzisiaj stawiam taką tezę, że nie. Panie generale, Rosjanie szykują się do ćwiczeń wojskowych Zapad-17, rosyjsko-białoruskich. No, oficjalnie słyszymy, że ma wziąć w nich udział niecałe 13 tysięcy żołnierzy, w tym 3 tysiące z Rosji. To ilu Rosjan weźmie w tych ćwiczeniach udział naprawdę? No proszę wybaczyć, ale nie mam takich relacji, aby móc zadzwonić i się dowiedzieć. Natomiast powiem w ten sposób, bo oczywiście pojawiają się informacje o liczbie żołnierzy dużo większej, która weźmie udział w tych ćwiczeniach. Powiem troszeczkę może przewrotnie, ale tak, ćwiczenia były, są i będą. Ja osobiście jako żołnierz to jestem zadowolony, że te ćwiczenia się odbywają w pobliżu polskiej granicy. Dlaczego? Bo to jest ten czas, ten moment, że my możemy z tego ćwiczenia dowiedzieć się bardzo dobrze. My powinniśmy skorzystać z takich możliwości, które są nam dostępne. Jest to traktat o otwartych przestworzach, jest to dokument wiedeński. Na ćwiczeniu Anakonda było 4 obserwatorów z Rosji. Ja dzisiaj bym wysłał na te ćwiczenia Zapad od nas 44 obserwatorów. No jedzie 2 na zaproszenie Mińska. Więc ja bym, tak jak powtarzam, bym wysłał nawet 44, po to, żebyśmy tam byli obecni. Bowiem jeżeli teraz obserwujemy rozwój potencjału armii rosyjskiej, mówi się o nowych rozwiązaniach technicznych, to tylko podczas takich ćwiczeń możemy usłyszeć nowe propagacje, możemy zauważyć nowe systemy uzbrojenia. Ja liczę na to, że nasze części, które też mamy sił zbrojnych, będą w sposób nie tylko pasywny, ale i aktywny przyglądały się temu ćwiczeniu. A to się dzieje zwykle w polskiej armii, kiedy dzieją się ćwiczenia za granicą niedaleko nas? To nie jest tylko domena polskiej armii.
każda ze stron, kiedy są prowadzone ćwiczenia, obserwuje to, co robi sąsiad. Użyję takiego określenia. Jak ćwiczyliśmy i ćwiczymy, Rosjanie nas obserwują. I dlatego taką może tą przewrotną tezę postawiłem, że dobrze to ćwiczenie się odbywa, a my to ćwiczenie powinniśmy w sposób właściwy obserwować, zbierać wnioski, a później z tych wniosków wyciągać właściwe kierunki na przyszłość. Bo jeżeli potwierdzimy nowe systemy rozbrojenia, uzbrojenia, nowe środki radiolokacyjne, nowe systemy przenoszenia broni, to tylko jest dobra lekcja dla nas. Panie generale, Fundacja Bezpieczeństwa i Rozwoju StratPoints, czy to jest taki klub ludzi, którym nie po drodze z Antonim Macierewiczem? Nie, absolutnie nie chciałbym, żebyśmy tutaj personifikowali jakieś relacje. Natomiast... No tak, ale jest generał Adam Duda, jest pan prezes Wojciech Dąbrowski. No osoby, które odchodziły nieprzypadkowo chyba w tym czasie, a nie innym. Tworząc fundację, chciałem stworzyć taką platformę do dyskusji o bezpieczeństwie, o dyskusji o perspektywie strategicznej. Platformy, która mogła wspierać zarówno instytucje publiczne, jak i podmioty prywatne. Chcemy też wspierać weteranów. Faktem jest, że w składzie fundacji w większości są ludzie ci, którzy niedawno odeszli, bądź z wojska, bądź z przemysłu. I kiedy słyszę, że fundacja jest otwarta na współpracę ze wszystkimi, i z Ministerstwem Obrony Narodowej, i z prezydentem, no to się zastanawiam, jak ta współpraca mogłaby dzisiaj wyglądać. Na przykład z Antonim Macierewiczem. Panie redaktorze, jeżeli nasze rozwiązania znajdą zainteresowanie, czy będą ciekawym dla ministra obrony narodowej, a te rozwiązania będą służyć bezpieczeństwu naszemu kraju, to ja nawet z panem właśnie ministrem Macierewiczem mogę na wszystkie tematy rozmawiać. Rzeczą nadrzędną działania naszej fundacji jest kwestia bezpieczeństwa państwa. Zanim podjął pan decyzję o odejściu z armii, miał pan wiele nieprzespanych nocy. Lepiej pan już sypia? Powiem tak, sen tak naprawdę zawsze miałem dobry. Myślałem, że pan powie, że dobry żołnierz nigdy nie śpi. Nie, dobry żołnierz wykorzystuje każdy moment, żeby zregenerować swoje siły. Nie śpię dobrze, kiedy myślę o tym, co się dzieje w środowisku bezpieczeństwa. Uważam, że sytuacja jest na tyle poważna, że dzisiaj, mówiąc takim żargonem, wszystkie ręce powinny być na stole i powinniśmy myśleć o tym, jak to bezpieczeństwo budować. Natomiast na pewno śpię bardziej komfortowo i proszę wybaczyć za szczerość, ale ten bagaż odpowiedzialności, który mi towarzyszył do 28 lutego, on dzisiaj jest dużo lżejszy. Dzisiaj bardziej swobodnie, bez tego skrępowania, ale jednak będę chciał namawiać do dialogu o przyszłości. A wierzę w potencjał osób, które się zgromadziły wokół mnie. Wierzę w ich doświadczenie i myślę, że nasze rekomendacje będą pomocne. Resortowi Obrony Narodowej też. Były dowódca generalny generał Mirosław Różański. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję panu, dziękuję państwu.